Cześć! To już 25 dzień projektu Halloween. Projekt Halloween polega na tym, że przez 31 dni października pokazuję Wam po jednej mojej charakteryzacji dziennie. Dziś jest dzień 25, znaczy, że zostało jeszcze 6 charakteryzacji. Mamy już 25 za sobą. Serio? Musicie mi na słowo uwierzyć, że to naprawdę ja. Ale może poznacie po głosie. Dzisiejszym wzorem rozpoczynamy nowy temat przewodni, a brzmi on po śmierci. Chociaż oczywiście nie łudźcie się, że po śmierci będziecie tak wyglądać. Jest to efekt zastosowania farb UV, a także lamp UV. Jest to mój pierwszy pełny wzór farbami UV, więc jednocześnie jaram się efektem, jaki uzyskałam, a z drugiej strony już myślę, co następnym razem zrobię inaczej. Jeśli podoba Wam się to, co robię, i chcecie zobaczyć więcej, subskrybujcie mój kanał, a nic Was nie ominie. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, więc proszę o komentarze, dowiem się, co myślicie. Jeśli tylko chcecie dowiedzieć się, jak stworzyłam tą charakteryzację, zostańcie ze mną i światło. Już sprawdzałam na łapkach kolory, dlatego zaczynamy już z wybrudzonymi rękami. Farby to oczywiście Diamond Effects, neonowe kolory, widoczne, a może raczej świecące w świetle UV. Wybaczcie tę gumę, zaraz się jej pozbędę. Zaczynam od naszkicowania wszystkich kości mojego kościotrupa. Kości czaszki, żeber, kręgów itd. Za bazę pod inne kolory posłuży mi biała farba UV, która w ultrafiolecie świeci na niebiesko, fioletowo lekko jakby. W każdym razie ciężko powiedzieć, na pewno inaczej niż w zwykłym świetle. W ogóle te kolory w ultrafiolecie wyglądają zupełnie inaczej niż w zwykłym świetle. I tak naprawdę bardzo ciężko jest przewidzieć efekt, jaki będą tworzyć. Dlatego kilkukrotnie będę podczas malowania zmieniała to światło, żeby kontrolować sytuację. Te fragmenty kości, które są jakby schowane w cieniu, maluję ciemniejszymi kolorami, czyli niebieskim i fioletowym, które w mniejszym stopniu odbijają to ultrafioletowe światło. Efekt, który chciałam uzyskać szczoteczką do zębów, okazał się bardzo słabo widoczny, dlatego później zupełnie zmieniłam koncepcję i ten krok możecie spokojnie pominąć. Zaczynam nabudowywanie tych kolorów, które będą najmocniej świecić, będą tak jakby światłem naszego wzoru. Czyli będzie to głównie pomarańczowy i różowy. Konieczna będzie zmiana światła i to właśnie za chwilkę zrobię. Tak to się prezentuje w kamerze po załączeniu świateł UV. Ja jednak w lustrze widziałam to nieco bardziej szczegółowo, widziałam te wszystkie niuanse, a tutaj one się lekko zacierają. Nakładam kolory tak, żeby między sobą lekko się przenikały, natomiast jednak, żeby było widać te granice. Stąd właśnie między kolorami stawiam dużo kropeczek, żeby wzór miał taki komiksowy, rysunkowy klimat. Wracam już do światła zwykłego, bo jednak oczy trochę w tej ciemności mi się męczyły, a poza tym niektóre rzeczy lepiej widać w świetle UV, a niektóre szczegóły lepiej wykonywać w zwykłym świetle. Na zębach i w innych miejscach, gdzie chcę, żeby ten biały, który świeci troszkę na niebiesko, był bardziej widoczny, dokładam właśnie tego koloru. Zęby podkreślam jeszcze różowym i pomarańczowym, bo sam biały byłby mało widoczny. Teraz sprawdzam całość i dzięki temu widzę właśnie, które szczegóły poprawić. Zaczerniam teraz wszystkie miejsca oprócz kości, czyli takie, których kościotrup nie posiada. Gdyby wzór miał być widoczny tylko w UV, ten krok nie byłby potrzebny. Ale ja chciałam, żeby ta charakteryzacja wyglądała dobrze w zwykłym świetle, a także w świetle UV, żeby pokazać Wam różnicę.
Ostatnim krokiem, który doda nam trójwymiarowości do naszego wzoru, jest cieniowanie. Używam do tego oczywiście tradycyjnie czarnego cienia do powiek. Tego cieniowania nie jest w tym wzorze dużo, ale jednak dodaje fajnego smaczku całości. I to wszystko, kochani. Zakryję jeszcze włosy, założę soczewki, żeby fajnie wyglądały w intro. I żegnam się z Wami, kochani. Szykuję dla Was nowe wzory, a także fajne niespodzianki. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Buźka. Oh,